Taylor Swift nie jest gwiazdą popkultury, tylko maszyną do generowania sensów. To bardziej hiperobiekt, całe uniwersum, wielka opowieść o strukturze ludowej bajki z protagonistami, przeszkodami, arcywrogami i morałem. Pisze na łamach dwutygodnika Piotr Kowalczyk. W kulturze poświęconej podcaście na czasy postchrześcijańskie, czyli takie, które chociaż chcą, nie potrafią zapomnieć o Bogu, bierzemy na warsztat trasę koncertową Taylor Swift oraz Poland Rock Festival i pochylamy się nad mitotwórczą siłą tych wydarzeń i ich twarzy. A jeśli chcesz spotkać się z nami na żywo, zapraszamy cię na sierpniówkę klubu Jagiellońskiego. Kino plenerowe, rozmowy o kulturze i odpoczynek nad wodą. Nie zwlekaj. Link znajdziesz w opisie. Czy w ogóle możliwe jest dzisiaj święto? Świętujemy przecież tak wiele. Nie są to jednak święta we właściwym Właściwym znaczeniu. Zarówno święto, fest, jak i festiwal pochodzą od łacińskiego festus. Tym mianem określane są dni przeznaczone na czynności religijne. Dzisiejsze święta i festiwale są eventami albo spektaklami. Czasowość eventu jest odmienna od czasowości święta. Event wywodzi się z łacińskiego eventus, oznaczający nagłe pojawienie się, wydarzenie się. Jego czasowość ma postać ewentualności. Ewentualność daleka jest od konieczności czasu święta to czasowość dzisiejszego społeczeństwa, które utraciło wszelkie więzi i zobowiązania. Tym cytatem z, Byul Han, z Byul Chung Hana, filozofa, którego często przywołujemy tutaj, wydanego przez krytykę polityczną. Chciałem zacząć dzisiejszy odcinek poświęcony Taylor Swift i doświadczeniu Konstantego Pilawy z festiwalu i z urlopu, czyli z Poland Rock Festival. Cieszę się, że możemy wrócić panowie znów w trójkę się zobaczyć Piotr Kaszczyszyn, Konstanty Pilawa, cześć cześć no, więc podprowadzam oczywiście od razu cytatem, żeby, żeby was tutaj sprowokować do tego, czy rozmowa o Taylor Swift, która już się przetoczyła i my gdzieś tam wskakujemy na tą opadającą trochę falę. Taylor Swift, która miała trzy koncerty w Warszawie, zgromadziła jakieś 180 tysięcy osób, ponad jedna trzecia to turyści. Czy to jeszcze dyskusja o muzyce, czy to właśnie jest dyskusja o Jakimś para religijnym wydarzeniu, czym czymś zdecydowanie szerszym. Piotrek. Tak. W tym cytacie, który przytoczyłeś, tam jest jakby cały fragment, rozdział z, ze zbioru Społeczeństwo, Zmęczenia i Inne Seje. I ciut wcześniej przed tym cytatem. Analizując w ogóle pojęcie święta Byung-Chul Han, zwrócił uwagę, że istotą święta, i to wydaje mi się, jakoś tam dla naszej dyskusji wprowadzające istotne, że istotą święta jest wyjście poza taki najbardziej podstawowy, codzienny czas, to znaczy porzucenie tak zwanej pracokonsumpcji, i wejście w jakiś czas wyjątkowy. Jeżeli mówimy o tym takim klasycznie rozumianym święcie, to tutaj mowa jest o obcowaniu z bóstwami. Wydaje mi się, że tutaj tak daleko, nawet jak na naszą specyfikę postchrześcijańską i szukanie Boga absolutnie wszędzie, łącznie z paczkami chipsów Lace, to tutaj tak daleko nie pójdziemy, bo tych bogów raczej na scenie, zarówno Poland Rock Festival, jak i na scenie, prawda, gdzie była Taylor Swift, nie znajdziemy ale ten kontekst jakiegoś takiego wyjątkowego czasu i wyjścia właśnie z tej codzienności wydaje mi się tutaj istotny i jakoś parareligijny w tym sensie że być może jest tak że to jest bardzo podobne pragnienie, bardzo podobna emocja wśród uczestników tych festiwali nawet jeżeli Han zwraca uwagę że ta festiwal festiwalowość jest jest jednorazowa, i że to jest coś, co różni go od klasycznego święta, no to tutaj też wydaje mi się, że można to jakoś na start sproblematyzować, jakoś połączyć to właśnie stare święto z tym festiwalem. No bo dzisiaj, nawet no właśnie te rzekomo jednorazowe wydarzenia stają się czymś cyklicznym. No, zarówno mówimy tutaj o Poland Rock Festival dawnym Woodstocku, jak jak popatrzymy sobie na koncerty Taylor Swift, no to to jest po prostu wielka, globalna trasa koncertowa. Rozpisana w ogóle na wiele lat do przodu. W dokumencie, który obejrzeliśmy na potrzeby odcinka na Netflixie, tam w pewnym momencie Taylor Swift zwraca uwagę to jest już dokument sprzed kilku lat że ona ma rozpisane koncerty dwa lata do przodu. Ona wie, gdzie będzie danego dnia za dwa lata od tego momentu, kiedy o tym mówi. I wspominam o tym, dlatego że wydaje mi się, że nawet właśnie ta eventowość, o której filozof wspomina że ona już trochę wykroczyła poza tą jednorazowość, że ta wyjątkowość tego czasu koncertowego czy festiwalowego staje się czymś z góry zaplanowanym i czymś, co jakoś stało się częścią tego, tego naszego codziennego istnienia, jest jakoś cykliczna i powtarzalna. I w związku z tym rodzi się pytanie, na ile właśnie ona wkracza w ten, w ten model. Święta, gdzie, są, gdzie pojawiają się te bóstwa, a na ile to dalej jest jakiś taki fenomen bardziej rozrywkowo-sekularny, a być może to jest po prostu jakieś połączenie jednego z drugim i ten węzeł będziemy musieli tutaj dzisiaj rozsupłać jakkolwiek. Oczywiście zaczęliśmy. No, wydaje mi się, że to chyba chciałeś to samo powiedzieć, że zaczęliśmy z wysokiego C i srogich, tak zwanych grzybów kultury poświęconej. Żeby uchwycić, jakby to, o co pytasz, Bartek, to znaczy. I jak Poland Rock Festival, czy raczej Woodstock, bo jestem stary człowiek i nazywam to poprzednią nazwą, czy, czy właśnie takie zjawiska kulturowe jak, jak wielkie koncerty Taylor Swift, że, że one mają coś w sobie religijnego, to nie powinniśmy na początku zwracać uwagę chyba, tak mi się wydaje, na przestrzeń, na, na spektakl, na zjawisko, tylko na dwie bardziej uchwytne sprawy, czyli po pierwsze nad samą Taylor Swift, jako można powiedzieć, idolkę i taką też panią prorok, która jakoś wieszczy, i jesteśmy w stanie się globalnie z tą jej kreacją artystyczną, czy po prostu z jej, z jej osobą utożsamić. No i z drugiej strony, właśnie te tłumy wyznawców. Zauważmy, że również po, po prostu w mediach mainstreamowych, w głównego w takich przekazach dnia po koncercie tych osób, które oczekiwały jakieś relacji i tak to, dalej. To również funkcjonuje ten parareligijny czy wprost religijny język, tak? Mówimy o religii Taylor Swift, mówimy o wyznawcach Taylor Swift i wszyscy zastanawiają się nad jakby na czym polega fenomen tej artystki i myślę, że tutaj ta religijność zarówno Poland Rock Festival tu jestem nabity strasznie. Jeśli chodzi o Taylor Swift, to trochę mniej. Tu na tym chciałbym się skupić. Z jednego fundamentalnego powodu, i to dla wszystkich ludzi, którzy znają teksty i muzykę Taylor Swift, ja od strony znawstwa tej muzyki nie będę się wypowiadał, bo zobaczyłem dwa. Długi koncert i zobaczyłem ten dokument, i mam podobne zdanie co, co każdy Dziaders. To znaczy, że ta muzyka jest głęboko przeciętna, ale nie oceniam jej jakoś tak bardzo mocno, że trzeba to wyrzucić do kosza, no bo skądś ten fenomen musi się brać. Więc może tak na początku, żeby trochę. Utorować na coś bardziej uchwytnego, dla no, takiego bardziej Mniej, o mniej wytrawnego słuchacza kultury poświęconej. E, tak, zaczęliśmy prowokacyjnie, może faktycznie od tego, żeby no właśnie być może zbić w ogóle pytanie o, czy, czy, czy chęć analizy muzycznej, tylko, tylko pójście, powiedzieć sobie, że to nie jest istotne. No ale na tej muzyce jednak też chwilę skupić się warto. To, co ja po tym zobaczeniu tego dokumentu Miss America na, na Netflixie wyciągnąłem, to jakieś takie przekonanie, że. Taylor Swift jest jakimś obrazem współczesnej kobiety, trochę takiej jak z filmu Barbie. To znaczy, ona tam mówi wprost o tym, że jednocześnie chce ubierać się w różowe rzeczy i wypowiadać się o polityce. Ma około 30, wtedy była 29-30 lat, kiedy, kiedy te, były kręcone te, te fragmenty rozmowy, mówi o tym, że czuje się staro przez to, że ta jej historia na scenie trwa tak długo. Z drugiej strony, że, że cały czas nie czuje się dorosła w sumie nie czuje się gotowa na tą. Na tą dorosłość, więc ona jest taka ambiwalentna i tę ambiwalencję przez taki pamiętnikowy sposób oddawania w tekstach no przekazuje tym słuchaczom, którzy w, razem z nią dorastają. Wydaje się, że to jest jakiś obraz nie wiem, współczesnej. E, e, Współczesnej wizji jakiejś współczesnej kobiecości takiej, trochę disneyowskiej, trochę jednak emancypacyjno-niezależnej. To jest jakiś taki dziwny miks. Nie wiem, czy Wy też to tak odebraliście, bo oczywiście nie znam całej bogatej dyskografii Taylor Swift. Ale to, co, co wydaje mi się, może ściągać ludzi, słuchaczy do niej, to myślę, że ten właśnie ta próba uchycenia tych dwóch różnych skrajności. Jeżeli można uznać to skrajnością. Nie wiem, czy ja bym powiedział o skrajności, natomiast na pewno bym jeszcze ten obraz skomplikował. W pewnym momencie w tym dokumencie, który na Netflixie można znaleźć, ona zwraca uwagę, że jakby specyfiką długiego trwania na, na scenie jest zmienność. To znaczy, że ona jako artystka musi przybierać raz po raz jakby nowy wizerunek, i że jakby całą stawką jest to, żeby ten wizerunek, który. No właśnie, ona scenicznie jakoś tutaj przybiera, żeby był jednocześnie jakby spójny z jej osobowością. No bo jak popatrzy się na, na źródła jej popularności, na start jej kariery, no to ona się wywodzi z amerykańskiej muzyki country, która jest w Stanach Zjednoczonych, wydaje mi się, że z perspektywy polskiej nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki to jest rynek i jak bardzo popularna to jest muzyka. Ona jakoś stamtąd wystartowała. Rzeczywiście ta różowość, o której ty wspomniałeś, Bartek, wydaje mi się też istotna. Bo też mam takie poczucie, że na poziomie kulturowym, no to też źródeł, drugiego źródła jej, jej muzyki można jakoś szukać, wiecie, w Hanie Montanie, w, w produkcjach Disneya. Rzeczywiście jest w niej coś takiego, mówisz o filmie, Barbie, takiego księżniczkowego do, do pewnego stopnia. No jak Znowu otwiera się ten dokument, no to widzimy ją właśnie w jakichś takich różach. Jest ten różowy, bodajże, pamiętnik, więc jest to takie bardzo dziewczęco księżniczkowe. No z czasem ona nabierała trochę większej powagi, jeżeli chodzi o ten jej wizerunek sceniczny, pojawiły się też rzeczywiście momenty emancypacyjne, ale z drugiej strony nigdy to nie, popa nigdy nie popadła w jakieś takie, co jest charakterystyczne dla dzisiejszej sceny pop, jakieś takie elementy, wiecie, nie wiem czy soft porno to jest, nie jest za daleko powiedziane, no ale taki bardziej wyuzdany czy, czy, czy wulgarny wizerunek sceniczny. I rzeczywiście jest tak, że ona trochę stara się grać, mam poczucie, na, na takim wizerunku good girl. Czy, czy takiej y, y, dziewczyny z sąsiedztwa też. Ona znowu jakby w tym samym dokumencie na samym początku zwraca uwagę, że to, co jej zawsze zależało od samego początku, odkąd była nastolatką, to żeby była dobrą dziewczyną. Yy, I to się jakoś przewija cały czas. Jest jedna piosenka z ostatniej płyty, z 31 piosenek, która autentycznie mi się spodobała yy, i wydaje mi się, że jest w tym coś symbolicznego, bo w tej piosence, to jest tytuł bodajże I Can Fix Him, ona mi bardzo przypomina młodszą siostrę Lannę de la Rey, i że to jest ewentualnie też jakiś trop. Takiej dziewczyny, która właśnie nie jest jakąś skandalistką, jest dosyć poetycka, dosyć nostalgiczna, melancholijna, stara się uchwycić no właśnie jakieś takie bardzo introwertyczne nastroje emocjonalne, i że być może to jest to, co, co ją jakoś łączy z, z tymi odbiorcami czy wyznawcami, jak to Konstanty o niej powiedział więc takie tropy podrzucam nam dalej ewentualnie do dyskusji. Mhm. Ja bym chciał jakby pociągnąć ten wątek tej ambiwalencji, on mi się wydaje tutaj najbardziej inspirujący, zresztą gdzieś tam w naszej konwersacji zwracałem Tobie uwagę Bartek, że trochę otwarłeś mi oczy, to znaczy naprawdę od momentu, w którym dowiedziałem się, że zamierzacie rozmawiać o, o Taylor Swift, a nie tylko o, o moich wspomnieniach z festiwalu, na którym, na którym byłem, to Próbowałem rozgryźć to zjawisko i w mediach głównego nurtu w kilku rozmowach, które przeczytałem, nie znalazłem żadnej odpowiedzi, i to, to zdanie, że Taylor Swift no, jest targana jakimiś ambiwalencjami, i to jest charakterystyczne dla współczesnej kobiecości, i dlatego właśnie jest popularna, no to jest taka odpowiedź, która najbardziej mnie przekonuje. No i teraz, żebyśmy dobrze uchwycili, na czym ta ambiwalencja polega, na prostym przykładzie z tego dokumentu, o którym obaj wspominaliście. Na samym początku ona czyta swój pamiętnik, który pisała wówczas, kiedy miała 12 lat. Charakterystyczne jest to, że jeśli przesłucha się większość piosenek z ostatniej płyty, to na poziomie pewnej refleksji i, i stylu. To, to, to są kwestie bardzo podobne. 12, jak miała 12 lat, pisała o nieszczęśliwych miłościach, o braku akceptacji i, i rozterkach uczuciowych, próbie jakoś, jakiegoś złapania równowagi, no i ona dzisiaj ma 35 lat, i jako kobieta, i to też jest rodzaj ambiwalencji, to znaczy, ma 35 lat, a moim zdaniem wygląda na co najmniej 20 parę. A te refleksje w tekstach są takie same, jak miała 12 lat, tak? a jednocześnie mówi o tym, że, że jest bardzo zmęczona, że już w wieku 14 lat um, grała na scenie, na scenie country. Um, czyli jest, można powiedzieć, wpędzona w taki kapitalistyczny, taką kapitalistyczną muckę i tu rzeczywiście wydaje mi się, że jeśli ona całe swoje de facto życie spędziła w trasie koncertowej, jest mielona przez kapitalizm, to, to jest to jakoś, jakiś symbol kobiecości, tak? czyli z jednej strony powiedziałbym i to chyba fajnie, że, że padło to porównanie nie tyle do Lana Del, Del Rey, ale do Barbie, to znaczy, że no, mit Barbie to jest właśnie Mit takiej współczesnej kobiecości różowej, która wypłynęła tam na fali powiedzmy rewolucji 68 roku, to jest taka można powiedzieć różowa, optymistyczna, bezkantowa wizja kobiecości, kobiecości idealnej, a z drugiej strony mamy kobiecość, która jest, jest jakoś wdrożona w tryby kapitalizmu, który, który jakoś no, ma swoje reguły i według których trzeba, trzeba żyć. To jest bardzo charakterystyczne, że ona mówi o tym, że jako 35-latka nie jest jeszcze gotowa na dziecko. Pytanie, kiedy będzie gotowa, skoro zbliża się termin, w którym będzie to po prostu dla, dla jej biologii możliwe. To jest klucz chyba do zrozumienia, bo jakby Pierwsza i chyba jedyny taki komentarz, który, na który zwróciłem uwagę wśród osób, często właśnie dziewczyn, w różnym wieku to są czasem 40-latki, czasem 11-latki, czasem 20-latki to jest właśnie jeden fundamentalny komentarz. Ja odnajduję się w jej doświadczeniu, odnajduję się w jej drodze. To, co ona przeżywa, przeżywam również ja jako współczesna kobieta. I dlatego ona jest popularna, szczególnie właśnie wśród kobiet. Tak, wydaje mi się, że, że, że tych wątków w dokumencie i też w analizie tekstów byśmy sporo e, znaleźli i też takie jej ta droga dojrzewania do wypowiadania się nas, nas, o sprawach publicznych, dlatego że przez e, ten początek tego dokumentu też jest zwrócona uwagę, że no, ona wywodzi się z takich kręgów, gdzie jednak country to jest taka muzyka, gdzie, gdzie jednak nie masz, e, nie zajmujesz stanowiska w sprawach politycznych. I, I mam wrażenie, że ten jej mainstreamowość to gdzie jest dzisiaj środek jakiejś debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych to jest właśnie, jestem katoliczką, ale chcę równych praw chcę praw dla kobiet chcę yy, tak równości też dla osób LGBT, więc. więc nie po, wprost nie powiem, że głosujecie na demokratów może, ale z drugiej strony absolutnie alt-right taki Donaldowo-Trumpowy w ogóle odpada. Wydaje mi się, że to gdzieś tam też można byłoby w kontekście ostatnich lat debaty publicznej w Polsce powiedzieć, że tu gdzieś jest ten, ten środek debaty. To znaczy nie do końca na lewo, ale, ale ta, ta prawa strona to już jest zdecydowanie za bardzo. I, i, i faktycznie gdzieś ten, ta, 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 ta polityczna emancypacja to jest też chyba jakiś element takiego gdzieś symbol dojrzewania, do, 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 dojrzewania kobiet, tak? że to jest coś, co jest definiowana jako brak takiej podmiotowości, bo gdzie indziej ona już jest dość, dość zaawansowana. Natomiast powiedziałeś o o tym o tych kwestie, kwestiach kapitalizmu, bo jednak jeszcze chciałbym zostać na tym, w tej Warszawie i w tym, że były te trzy koncerty i ta skala, to, że ona jest porównywalna do Elvisa Presleya, do, do Beatlesów, do największych postaci Muzyki w historii, a wydaje mi się, że to głównie wynika z tego, że dzisiaj ten przemysł rozrywkowy jest po prostu do, dąży do komasacji wokół pewnych głównych, największych nazwisk, i że tak naprawdę to zabija trochę taką muzyczną, muzyczną różnorodność, a ponieważ i, i ta komasacja tego kapitału wokół tych największych, marek, pozwala, żeby to faktycznie było coś spektakularnego, że Taylor Swift jest w stanie grać 3,5 godziny i to nie jest koncert, to jest wydarzenie, na którym ludzie przechodzą przy, jakiegoś rodzaju katarzis, którzy nagrywają TikToki z kamerą wycelowaną na, na siebie samych, pokazując to, jak bardzo granicznie przeżywają to, krzycząc, płacząc i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest też coś nowego, bo Coming out byłem między innymi na koncercie Beyoncé. I, I muszę przyznać, że tak w Warszawie na Orange Warsaw Festival to jeszcze kiedyś było. I, i, I muszę przyznać, że nie pamiętam czegoś takiego, a jednak Beyoncé wydawało mi się, że też jest gwiazdą, no faktycznie, jeśli chodzi o muzykę pop absolutnego topu. Natomiast wydawało mi się, że tam jednak cały czas chodzi więcej o bardziej o, o muzykę, o to jak ona śpiewa, natomiast nie to, to show nie było porównywalne w żaden sposób do tego, co, mhm. co wydaje się teraz robić Taylor Swift. Wydaje mi się, że tu mamy też jakąś no właśnie ewolucją taką, jeśli chodzi o ten przemysł rozrywkowy w ogóle. Ja tutaj krótki komentarz, zaraz Ci Kaszczu oddam głos, bo jest taka fajna struktura. Bartek Kaszczuje, Bartek Kaszczuje i teraz zaburzam ten, ten schemat. Przesłuchałem sobie tej rozmowy, która jakoś chyba odbija się echem po prawej stronie. Krzysztof Ziemiec rozmawiał z Rogowieckim, dziennikarzem muzycznym, ten, który jest wspominany w legendarnej piosence Kaziska. Rogowiecki i Brzozowicz, Brzo, Brzozowicz to się na muzyce znają. I wówczas Kazik krytykował tego dziennikarza za, za to, że mówi o muzyce w takiej bardzo. Paternalistyczny sposób, no i chyba to się nie zmieniło. Jest taki duży paternalizm w tym, co, co mówi ten dziennikarz muzyczny swego jakby już, już swego wieku, że tak powiem. Ale jedna rzecz, która on tam powiedział, jest, jest dla mnie odkrywcza. I trochę jest w końcu do tego, co ty powiedziałeś, Bartek. W takim sensie, że te reakcje historyczne na, na popkulturę. One mają miejsce, one mają miejsce właśnie od tych tuzów popkulturowych, o których wspominałeś, Elvisa, Beatlesów. Ludzie jakby lądowali w szpitalu przed albo w trakcie koncertów, kiedy Elvis poruszał biodrami albo, albo się wywijali grzywkami. I to też również najczęściej była histeria płci niewieściej, że tak powiem. Tutaj nic się nie zmieniło, ale to co się zmieniło jednak i to, to jest właśnie to, co mówi Rogowiecki, że jednak Elvis Presley był rewolucjonistą. Że Beatlesi zaproponowali nową estetykę, ale też jakiś nowy sposób życia. Natomiast czyli byli no właśnie kontrkulturą taką prawdziwą. Natomiast Taylor Swift ona nie jest w kontrze. Ona jest jak najmocniej, jak najbardziej w mainstreamie, także bardziej być nie może. I to sprawia, że ta histeria tych osób jest dla mnie przynajmniej jakoś niezrozumiała, bo ona, ona ewentualnie tylko wskazuje tym dziewczynom, które się z nią utożsamiają, że wszystko jest z nimi okej okay. i świat taki jak jest, jest w porządku, bo można być w tym świecie Taylor Swift. Jakby teksty i, i cała popkultura zbudowana na Elvisie i Beatlesach była właśnie w kontrze do, do świata, a ona jest taka mocno, mocno powiedzmy no najmocniej jak się da z Pytanie czy w ogóle jakiś bunt jako taki jest dzisiaj możliwy, ja tego jakoś nie oceniam, nie, nie mówię, że to jest dobrze czy źle, po prostu stwierdzam fakt, że, że, że histeria jest taka sama, albo, taka sama albo nawet większa, natomiast tu nie ma żadnej propozycji zmiany czegoś na coś innego. Tak, to się rymuje z naszym ostatnim odcinkiem, gdzie rozmawialiśmy między innymi o, o buncie właśnie w kontekście, w kontekście francuskim, ale Piotrek w takim razie. Tak, to ja się chwycę uzupełniająco wobec tego, co, co Konstanty teraz powiedział, bo wspomniałeś o ostatnim odcinku. Ja się odwołam chyba do przedostatniego, gdzie staraliśmy się analizować figurę współczesnego influencera tego bym się chciał chwycić. I tam zwracaliśmy uwagę na, 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 wtedy z Czarkiem Boryszewskim Mateuszem Tonderem na dwa wymiary tych współczesnych influencerów. I jeden z tych wymiarów to jest coś, co w, w który z tych wymiarów wpisuje się Taylor Swift i co by jakoś też wzmacniało Twój głos, Kostek. To znaczy, że influencer jako figura jest jakoś taką pochwałą czy apoteozą codzienności i zwyczajności. I to jest to, co też starałem się powiedzieć wcześniej, że Taylor Swift jest tą dziewczyną z sąsiedztwa. To jest to, co ty teraz starałeś się, wydaje mi się też powiedzieć, że ona jakby nie proponuje kontrkulturowej opowieści, nie proponuje jakiejś alternatywnej formy życia. Ona jakby jest no właśnie akceptacją tej różnorodności, o której mówiliśmy wcześniej. Jakby jesteś dobry taki, jaki jesteś. I wydaje mi się, że ten właśnie wymiar codzienności jest tym, co łączy Swift z, nie wiem, z różnymi influencerami w stylu Aisha Speed'a i innych tego typu. Natomiast jest jeszcze drugi wymiar ważny, który ją różni jednak i bardziej by ją umieszczał obok mimo wszystko Presleja i innych tego typu postaci. To znaczy, zwracaliśmy uwagę, że influencer tak naprawdę nie istnieje. Znaczy on jest tylko wypadkową algorytmów. Tak naprawdę to, co on odbija, to odbija ciemność algorytmów. Tymczasem Swift, utrzymująca się od kilkunastu lat na scenie, no to ona jednak jest tą, która do pewnego stopnia te trendy wyznacza, jakoś jakby przekroczyła te ciemności algorytmiczne. Jak tylko Kostek, wcześniej wspomniałeś o tym, że ona jakby od wielu lat żyje w trasie, jest mielona przez kapitalizm, to ja, ja bym to jeszcze sproblematyzował. Tak, ona z jednej strony się wpisuje w ten jakby schemat i machinę kapitalistyczną ale jednak jednocześnie stara się jakoś grać w tę grę bardziej podmiotowo, może ze względu właśnie na tą taką pozycję monopolistyczną czy oligopolistyczną, o której ty Bartek wspomniałeś w kontekście dzisiejszej muzyki, że ona na pewnego rodzaju sprawczość i podmiotowość może sobie pozwolić i ta ambiwalencja też pod tym kątem wydaje mi się istotna, z tego powodu, że tak, z jednej strony ona jest właśnie tą taką dziewczyną z sąsiedztwa, tą codzienną, zwyczajną, która od 100 lat śpiewa o tym samym, mniej lub bardziej, ale trafia jakoś emocjonalnie cały czas w gusta, jak zwracaliście uwagę, kobiet. Pytanie w ogóle, czy na pewno to jest tak, że to są tylko i wyłącznie kobiety, jak to wygląda tak naprawdę rozkład tych słuchaczy i słuchaczek. Ale skupiając się na tych kobietach, cały czas jest w stanie do nich trafić, ale jednocześnie. Poprzez tą jednak swoją figurę no realnej twórczości jest trochę ponad, więc może stanowić też wzór, i wydaje mi się, że to jest ten miks, jakieś takie połączenie, które w konsekwencji może stać po części za jej sukcesem, że ona jednocześnie jest, jednocześnie jest jedną z nas, ale jest ponad nami, więc my możemy na nią niejako przekładać nasze emocje, nasze oczekiwania. To też być może. To za pośredniczenie, że ona jest jakąś taką figurą medium, też by tłumaczyło część tych, część tych reakcji historycznych, o których wspominaliście, tak, te wszystkie płacze i tak dalej, że być może by po prostu no, te osoby najbardziej emocjonalne tak mocno przekładają na nią te swoje wewnętrzne przeżycia, że jakby w konsekwencji no, jest taka, a nie inna skala emocjonalna tej reakcji. No tak, ja Potwierdzę tylko w kontekście tej jej wyjątkowej pozycji o czym Piotrek powiedział znaczy nie do końca jest tak że jest właśnie przez ten kapitał jest mielona, bo ona faktycznie może w to grać bo jednak to ona się sprzeciwiła tak iTunes czy, czy Spotifyowi i, i negocjując renegocjując warunki tak na linii platforma Artysta, i jednak faktycznie jest dowodem, że to ona te utwory tworzy, i że cały czas ktoś, kto tworzy coś coś sam, jest w stanie tak nagiąć trochę tą uwagę, a nie być efektem jakichś takich właśnie dziwnych, algorytmicznych przypływów. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby. I, I też na koniec może tego wątku ten, ten dokument jakoś sprawił, że, że popatrzyłem i na nią, i, i na ich i jej fanów jakoś tak z dużo większą sympatią, w tym sensie, że po prostu miałem wrażenie, że to jest coś takiego, co, co jakby każde pokolenie musi trochę przeżyć. I, i, i kogoś, kto, kto potrafi jakoś właśnie opowiedzieć doświadczenie takie pokoleniowe, a że dzisiaj akurat to jest bardziej próba znalezienia odpowiedzi, jak wpasować się w rzeczywistość niż jak ją zmienić, no to znów jakby trochę nie jest winą Taylor Swift, że, że też ona jest, że jest w życiu takiej rzeczywistości, czy, czy, czy wychowała się w Stanach, i, I że to jest jej gdzieś tam próba odnalezienia się w tym. Natomiast przechodząc już delikatnie w stronę drugiego wątku, czyli Woodstocku tudzież Polandrek Festivalu, ja szczerze mówiąc byłem trochę zaskoczony, bo cały czas też oczami wyobraźni, jednak widziałem tą Woodstockową. Miałem przed sobą ten obraz u zwanego też Brudstokiem, i, i ten jednak klimat bardziej ciążący w stronę jakiejś takiej kultury lat, nie wiem, 70. ubiegłego wieku, a nie, a nie współcześnie. Mam wrażenie, że dokonała się tam jakaś też. Rewolucja estetyczna i, i mamy tam, mieliśmy tam swojego reportera, więc Konstant Pilawa, człowiek, który przeżył Polant festiwal i powie, gdzie ten festiwal teraz jest. Szalony reporter, który poświęcony. Uważaj, bo cię stanowski tam, wiesz. Przymaguję. Nie. Chciałbym, żeby mnie hejtował Stanowski, zostałbym sławnym człowiekiem i zarabiałbym dużo pieniędzy, ale tak na poważnie Walczyłbyś to, w, tak tym, jakby... w gali. Fame, tak. za 2 miliony. Podamy mój adres mailowy w opisie odcinka, jak jakiś, prawda, ktoś z Fameu chce mnie zaprosić to, to spoko. Byłem na Woodstocku, przeży, przeżyję OKTAGON. Natomiast chyba warto wyjaśnić, dlaczego ja tam pojechałem, bo to, bo to jest dziwne. Nie musisz w sensie... się spowiadać. Nie, no bo jednak wiecie, no jest kultura poświęcona, podcast na czasy postchrześcijańskie robiony przez katolików i dla katolików przeważnie i przede wszystkim jest klub Jagielloński, konserwatywna publika i tak dalej, więc jak ktoś jedzie na Woodstock, no to i tam jest Jurek Owsiak, czyli najbardziej uśmiechnięty z uśmiechniętych ludzi w tym kraju, no to, to poczuję, poczułem się zobowiązany. Ja tam pojechałem z odruchu nostalgicznego, to znaczy na Woodstocku jeszcze wówczas w Woodstocku byłem w 2012 roku no i stwierdziłem, że skoro zespół, którego wówczas słuchałem, czyli KOMA który przestał działać jakiś czas temu, a teraz na Woodstock wrócił, no to z przyjaciółmi tam pojechaliśmy, żeby trochę przeżyć taką nostalgiczną podróż. I to była główna motywacja: gdyby nie koma, to, to bym tam nie przyjechał. Z naszego odcinka o Wielkiej Orkiestrze Świętej Platformy wiemy, jaki mamy stosunek do wsiaka, trzeba tego tłumaczyć. Natomiast to, o czym mówiłeś, Bartek, jeśli chodzi o zmianę tego festiwalu, no bo mam porównanie, byłem, byłem te 12 lat temu i teraz, to rzeczywiście 12 lat temu był to Broodstock były nieczyste, to i to sprzątane raz na półtorej dnia i, i raczej osoby między 16 17 a 20 powiedzmy piątym rokiem życia. Natomiast teraz festiwal Woodstock to jest festiwal dla milenialsów, dla osób przed 30, po 30 dla ludzi, którzy czasem już mają dzieci i z tymi dziećmi na ten Woodstock jeżdżą. Festiwal, jakby miałbym to w jednym jakimś takim słowie czy, czy frazie zawrzeć, zmienił się z postaci po prostu no, takiego rock'n'rolla na poważnie w jakiś para religijny festiwal. I, I dlatego uważałem, że jest to super temat, żebyśmy o tym porozmawiali, o tym porozmawiali w kulturze poświęconej. Ja tylko zacznę ten temat, żeby długo nie gadać, bo, bo to jest bez sensu, żeby takie monologi tu wprowadzać. Pierwsza rzecz, dla, dla której stwierdziłem, że coś jest kurde nie tak. No wyobraźcie sobie pierwszy dzień festiwalu, oficjalne otwarcie. To było w czwartek. Wielka scena. Tak kilkadziesiąt, czy nawet w sumie kilkaset tysięcy ludzi idzie w jedno miejsce na wielką scenę, i tam Jurek Owsiak wchodzi. Wszyscy szał, bo, bo wszedł prorok na scenę i Owsiak mówi coś takiego. Okazało się, że to jest rodzaj rytuału, który jest powtarzany. Jeszcze te 12, lat tego, 12 lat temu tego nie było. Wchodzi owsiak i mówi: To jest mój kawałek ziemi, i, przy, i jakby te kilkaset tysięcy ludzi: To jest mój kawałek ziemi. Ja mówię, o co chodzi? W sensie, dlaczego ci ludzie zaczynają się modlić. Nie? I jakby była ta modlitwa w całości brzmi bardzo krótka. To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. I ja mówię, o Boże, no to takie typowe banały, prawda, uśmiechnięte. Nic do nich nie mam oczywiście, ale jakby są banałami. I nagle zaświeciła mi się lampka, że to jest modlitwa taka na serio, bo Jurek Owsiak mówi, tak mi dopomóż, a mówię, co się dzieje? A on, mi, a on mówi, tak, mi dopomóż, rock and roll. I wtedy, już jakby jak na stadionie, te kilkaset tysięcy ludzi rock and roll, rock and roll, rock and roll. I od tego momentu, od czwartku, od godziny 15, stwierdziłem, że festiwal się zmienił, i zacząłem funkcjonować w tej przestrzeni jako taki dziwny, niepasujący tam człowiek, który śledzi konkretne rzeczy, które właśnie są religijne lub para religijne. Czułem się jak truskawka w Bigosie. W całym tym otoczeniu. Ale wydaje mi się, że jest to ciekawe jako zjawisko. No i dla mnie osobiście ciekawsze niż zjawisko Taylor Swift. Piotrek też był na Woodstocku, więc ma jakieś flashbacki. Ja akurat. Nie miałem, bo zawsze się takich festiwali jakoś omijałem. Koncerty bardzo chętnie, ale, ale nie festiwalowe, więc jest to dla mnie obce. Natomiast wydaje mi się, że Jurek Owsiak tutaj trochę brzmi jak po prostu przedstawiciel pokolenia dzieci kwiatów, którzy naprawdę wierzyli, że ten rock and roll to jest jakiś, jakiś sposób na, na, na zbawienie, takie świeckie. Ciekawe, co by dzisiaj powiedział o tym, na przykład Ryszard Terlecki, ale zostawmy to na, na boku. Piotrek, czy, czy ty miałeś jakieś refleksje związane z, z tą ewolucją tego festiwalu i, 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 i roli tam Jurka Owsiaka? Bo mnie szczerze mówiąc, najmocniej chyba uderzyło to, że ten, ten fragment, że ludzie biorą tam śluby. To znaczy, że jednak jest tam, że to, to jakby. Fakt, że tam się odbywają cywilne śluby, to też jest trochę. Zresztą w dokumencie Taylor Swift był taki fragment, jak ona jest chyba w Japonii, i tam jakiś Japończyk też się jakby przy Taylor Swift oświadcza swojej, swojej no narzeczonej, tak? I to też jakby to, to, to po prostu jakoś te, te paralele między jednym a drugim jakoś od ostatnio mi się po prostu tak narzucają, że mam wrażenie, że jednak że to jednak jest trochę to samo, a jakby różne. Jak ja najbardziej byłem w szoku, jak Kostek powiedział, że nie było już chary Krishnowców i bo oni zawsze rozdawali jedzenie darmowe, które. Słyszałem, że podobno jest bardzo niedobre. No teraz e, rozdają, proszę... Aldi rozdawał przed koncertem Taylor Swift, więc jakby trochę się zmieni... zmieniło. E, tak, e, nie będę się uruchamiał. E, no dobra, tutaj się zatrzymał, bo bardzo mnie to zdenerwowało, ale nie, nie, nie wchodźmy, będzie pobocznie. E, to, co mi się rzuciło w oczy w kontekście tego Jurka Owsiaka, no to, to jest tak, że nie wiem, czy to on był rodzajem kapłana, bo znowu byłbym ostrożny, żeby, żebyśmy za mocno nie wylądowali w takich 1 do 1 kategoriach religijnych, ale na pewno był mistrzem ceremonii. W sensie to ta dziwna przysięga, ona właśnie była taka ciut liturgiczna, trochę jak jakaś przysięga harcerza, ale to, co mi się najmocniej rzuciło w oczy, no to jest jakby formuła, w której ona została wypowiedziana. Tydzień temu, jak rozmawialiśmy właśnie w, o ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich, to tam zwracaliśmy uwagę, że Cały ten performance się odbywał w ramach postironii, tak? czyli tej kategorii takiej komunikacyjnej, estetycznej, jakkolwiek ją do końca określić, że staramy się powiedzieć poważne rzeczy, ale żyjemy w niepoważnej kulturze, więc robimy to z mrugnięciem oka, trochę w takim cudzysłowiu, żebyśmy zbyt patetycznie nie zabrzmieli. I trochę miałem poczucie, że to, co zrobił Jero to jest dokładnie ta sama logika. To znaczy mówimy bardzo poważne rzeczy, które. Normalnie raczej nas odwołują do jakiegoś takiego porządku, no właśnie patetycznego, ale robimy to z mrugnięciem oka, tak mi do rock'n'roll, he, he, he. Wiadomo, że to nie jest do końca na serio, ale jednocześnie ma być bardzo na serio. I to na, sobie na pewno jeszcze w, w kontekście już stricte Woodstocku, ale to też w jakimś stopniu widać w, w odniesieniu do koncertów tak wielkich, jak koncerty też Taylor Swift. I, I trochę nawiązując do tego początku faktycznie bardzo, powiedzmy, gęstego, e, czyli tego wymiaru, e, na ile z, wymiar religijny posiadają takie festiwale, e, no to jak się sięgnie do źródło słowu religii, e, do, do pojęcia religiare bodajże, e, też z łaciny, no to tam jest kwestia łączenia, czyli kwestia jakby tworzenia pewnej wspólnoty e, na dużą skalę, i zarówno na tych koncertach Taylor Swift, jak i w przypadku Woodstocku, coś takiego wydaje mi się, że mamy z tym do czynienia. To znaczy znowu jakby na moment porzucamy to nasze codzienne, zwyczajne życie, a aby złączyć się w jakiejś takiej szerszej wspólnocie, która nas przekracza. W której my jesteśmy jakby częścią czegoś większego i to nawet może być niedookreślone. To znaczy chodzi po prostu o to, żebyśmy na moment porzucili tą naszą jednostkowość, tą naszą... Izolację, taki atomizm społeczny, który szczególnie dziś, w dzisiejszej kulturze jest wzmacniany, i nagle lądujemy w rzeczywistości, no, w której właśnie jesteśmy częścią czegoś większego, co daje nam poczucie, no właśnie, do końca nie wiadomo czego jakiejś wzniosłości, jakiejś, jakiejś tajemnicy, jakiegoś poczucia, że no właśnie, to jest coś, co mnie przekracza i dzięki temu jakoś mnie dowartościowuje. I wydaje mi się, że w przypadku Woodstocku takie właśnie poczucie bycia częścią. Czegoś ponad, to jest też pod części wyjaśnienie tej tajemnicy popularności tego, tego miejsca. I to też wydaje mi się do pewnego stopnia by mogło tłumaczyć, skąd te śluby tam się pojawiają. To znaczy, jeżeli ludzie przez lata tam jeździli i to było dla nich jakieś takie miejsce, no właśnie, wyrzucające ich z codzienności, że to jest coś wyjątkowego, raz w roku się tam pojawiam, aby doświadczyć czegoś. Co mi przekracza czegoś tajemniczego, to naturalne jest dla mnie, że ci, ci sami ludzie po tylu latach, jeżeli mają zrobić coś właśnie niezwykłego, tak jak przysięga małżeńska, to oni wybierają jako przestrzeń złożenia tej przysięgi, no właśnie festiwal, który zawsze był dla nich czymś w, w kategoriach parareligijnych. To chyba Kostek pytanie do ciebie, bo yy... No w, ja, ja intuicyjnie, jakoś tam antropologicznie się zgadzam z tym, co mówi Piotrek. To znaczy, że w, jakby takie osoby jak Jurek Owsiak, który tam nazywałeś go chyba guru wiecznej młodości, w, 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 gdzieś w, w, w rozmowie przed, przed odcinkiem, jest trochę dawcą normy tego, co się dzieje na festiwalu. Tak jak Taylor Swift, jest trochę no, dawcą jakichś takich. Etycznych ram, tak? Dlatego każde przesunięcie, każdy jej akcent, za czym ona jest lub przeciwko, jest budzi ferment, tak? Bo wyznacza nowe ramy dla tej grupy, która za nią, za nią podąża. I faktycznie to, jak bardzo ci ludzie dzięki temu mogą się połączyć, no chyba jest odczuwalne, że mówiłeś o tym, że da się jednak tą wspólnotę realną wyczuć na, na Woodstocku. Tak, no ja chyba. Troszeczkę polemiki z Kaszem, bo Kaszu powiedziałeś, że, żeby nie przesadzać i żeby nie nazywać kategoriami religijnymi Jerzego Owsiaka, bo, bo to może być przestrzelone. Wydaje mi się, że to nie jest przestrzelone w takim sensie, że Jurek Owsiak jest świeckim kapłanem. Oczywiście jest to, nie, jakby Łóstok nie jest religią instytucjonalną, ale spełnia funkcję religii, a kapłan w postaci Owsiaka ma tam fundamentalne znaczenie. No, trochę jak w mszy katolickiej. Kapłan to jest ten, który, dzięki któremu przeistacza się, tak? dzięki któremu mamy sakramenty. No to wszystko, co jest najważniejsze w całej tej przestrzeni festiwalowej przez cztery dni jest zapośredniczone dzięki obecności Jurka Owsiaka na scenie. Festiwal się zaczyna dzięki temu, że Jurek Owsiak mówi modlitwę, że się zaczyna. Godzina W się zaczyna wówczas, nie kiedy jest 17, tylko wtedy, kiedy akurat w akordy zespołu Transgresja, który w tym czasie grał, pasuje rukowi wejść, przerwać koncert i powiedzieć, że teraz jest godzina W. On jest jakby panem czasu tak? na, na tym, w tej przestrzeni. Śluby, na 11 ślubów cywilnych, które się odbyły na terenie festiwalu nie mogłyby się odbyć, jeśli Jurek, Jurek Owsiak nie urządziłby tej ceremonii. De facto prawie zastępował tą panią, która była tam z urzędu. Tak, I mówił mnóstwo mowy. rzeczy. Jeśli, jeśli mój może nie ulubiony, ale po, po Woodstocku jakoś jest tak, że znowu wróciłem do komy z, z dziwnego powodu. Ale jeden z takich ważnych dla mnie zespołów w okresie właśnie dojrzewania, czyli, czyli koma, który wraca po pięciu latach, odmieniony i trochę z takim odświeżającym brzmieniem ale też bardzo przypominający nostalgicznie to co ja pamiętam jak miałem 16-15 lat jak jeździłem na pierwsze koncerty no to Koma nie mogłaby się odnowić bo gdyby nie Jurek Owsiak który zapowiada ich koncert a potem po koncercie ich komplementuje i przypisuje sobie zasługę i to jest w ogóle śmieszne że Piotr Rogucki obiecał że wróci na scenę tylko wtedy kiedy PiS straci władzę jakiś taki zakład był z owsiakiem, no i owsiak pokonał zło, więc wrócił Rogucki i koma. Jakby to, to, to naprawdę, jakby owsiak funkcjonuje tam jako niezaprzeczalny autorytet, jako kapłan, który, do którego nie można powiedzieć niczego złego. Ja w swoim obozie, bo to jest jakby tam jest kilka takich przestrzeni, gdzie po prostu jest, są pole, pole namiotowe, ja znałem tylko dwóch ludzi, moich przyjaciół tam, reszta to były osoby przeważnie nieznane albo tacy dal, dalsi znajomi. Próbowałem w jednej dyskusji w ogóle wyłowany do tablicy, bo gdzieś tam był jakiś mit, że ja to jestem katoli w ogóle, filozof i trochę się czułem jak małpa w zoo. I jakby starałem się w dyskusji dość na miękko polemizować z owsiakiem, żeby nie obrażać tych ludzi, nie psuć im wieczoru. I to, co się wówczas po takiej dyskusji wydarzyło, no sprawiło, że to jest po prostu typowe przekroczenie tabu, tak? tabu religijnego. Więc jakby jeśli mówimy, że to nie jest religia, to okej, okay, ale spełnia funkcję religii dla tych ludzi, którzy tam są. Jak ty Piotrek, ja wczułem się w tę historię i zostałem przekonany. Natomiast, jeżeli zostawimy nawet na bok, czy odsuniemy na bok kwestię kapłańskości, czy, czy jakkolwiek byśmy nie nazwali tej, tej funkcji, no to należy, się z, należy zadać sobie pytanie, co jest treścią festiwali szeroko nie, pojętych, nie tylko Woodstocku, a co jest formą i co jest dzisiaj pierwotne, a co jest wtórne, bo mamy różne kategorie, które się tam mieszają, mamy, mamy kwestie estetyki, mamy kwestie etyki, czyli tego, co, czego dawcą jest, czy to Jurek Owsiak, czy artysta, który występuje, mamy kwestię jakiejś, jakiejś ideologii. E, więc może spróbujmy to jakoś rozwikłać, ten, ten węzeł gordyjski, który nam się tam w ostatnich, mam, na, mam wrażenie, we, w, w dekadzie ostatniej czy, 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 czy dwóch jakoś nam się zawiązał e, w związku z tymi dużymi wydarzeniami. Ja nie wiem, czy ja pomogę w, roz, w rozwiązaniu i przecięciu tego węzła gordyjskiego, bo wydaje mi się, że to właśnie ten splot jest fundamentalny dzisiaj. To znaczy, etyka jest zapośredniczona przez estetykę. Estetyka jest w jakiś sposób stara się być etyczna, no bo skoro żyjemy w rzeczywistości, w której tak mocno właśnie spektaklowość i społeczeństwo spektaklu dominuje. I to jednocześnie na to się nakładają te elementy. Para religijne, o których staramy się przez cały ten odcinek mówić, to ostatecznie mam wrażenie, że lądujemy w rzeczywistości, w której trudno do końca to rozdzielić. I mam też takie poczucie, to jakby jedna rzecz, o której chyba nie wspomniałem też przy, przy okazji Taylor Swift, a. wydaje mi się, że ona jest jakoś mimo wszystko istotna, która, która dalej nas odwołuje do tego imaginarium bardziej religijnego. Na moment znowu odpalam protokół grzybów. Jest takie pojęcie, które wydaje mi się, rzuciło mi się po prostu bardzo w oczy, oglądając szczególnie właśnie ten koncert Taylor Swift, ale do pewnego stopnia chyba da się to też ewentualne pytanie do Kostka dostosować do części koncertów na, na Poland the Rock Festival. Jest takie pojęcie z filozofa i religioznawcy Rudolfa Otto, z jego takiej pracy klasycznej: Świętość, gdzie on analizował pojęcie sakrum i profanum. I on wyróżnia taki jeden aspekt y, boskości czy kontaktu człowieka z boskością. E, to się nazywa, e, żeby nie pomylić się, misterium fascinozum, czyli tajemnica urzekająca. To znaczy, że ta boskość, to sakrum nie do końca określone, jakoś nas przyciąga, magnetyzuje, urzeka. I e, że to w jakiś sposób sprawia też, że się jakby łączymy e, no właśnie z tym nieokreślonym e, poczuciem sakrum. I że to urzekająca tajemnica też jest częścią właśnie tej estetyki spektaklu dzisiejszej. To znaczy, że z jednej strony to jest właśnie taka kapitalistyczna machina, która tworzy pewnego rodzaju no właśnie performance, który ma nas porwać, ale on jednocześnie być może właśnie dzięki tym narzędziom, które dzisiaj technologia kapitalistyczna ma na swoje usługi, no to wręcz po prostu ten spektakl staje się na tyle przekonujący emocjonalnie, na tyle trafiający do naszych zmysłów że zaczyna uruchamiać jakąś taką część wręcz duchową. I wtedy ta estetyka tak naprawdę przechodzi trochę w etykę, a trochę no właśnie w jakiś taki wymiar parasakralny. I to też do końca mam poczucie, że nie jest jakoś, że trudno mi to rozwikłać i rozsupłać. Jakby gdzie się kończy jedno, a zaczyna drugie. Mm. I pod tym kątem ostatnia rzecz. Patrząc na to, w którą stronę zmierza to nasze współczesne społeczeństwo, to tego typu właśnie doświadczeń, które teoretycznie będą estetyczne i będą wywoływane jakoś sztucznie przez właśnie zdolności technologiczne, że tego będzie coraz więcej i że będziemy, zaczniemy się właśnie w jakiejś takiej strefie pomiędzy poruszać, teoretycznie te spektakle koncertowe z perspektywy, czy nie z perspektywy, no tylko jakby no będące częścią po prostu przemysłu rozrywkowego, one być może zaczną wywoływać w nas też takie poczucie no parasakralne, którego my do końca nie będziemy w stanie nawet precyzyjnie określić. No to tak, rzeczywiście w tym sensie masz rację. W tym sensie Woodstock nie jest przestrzenią religijną, bo on daje powab sakralności. W takim sensie, że nie ma tam misterium. Nie? To, na czym buduje Woodstock, i na czym w ogóle, wydaje mi się, buduje współczesna kultura, bo przecież Woodstock jest jej najlepszą emanacją. To jest no, jakbyśmy literalnie sobie jakby z angielskiego przetłumaczyli rock and roll, tak? czyli kołysz się i toczy. Tak? Ja miałem takie skojarzenie, że, że to dobrze oddaje trochę głębszy sens. W takim sensie, że co się kołysze i toczy? Kołysze, kołysze się na, na przykład trzcina, tak? kołysze się coś ulotnego, co się toczy? Toczy się kamień. Jest to coś pozbawionego korzeni, coś co jest ulotne, coś co jest zmienne, coś co jest wrażeniowe, co jest estetyczne. Tak? To co jest zakorzenione, to co jest mocne, to co jest schierarchizowane, to co jest orzekające, że jest dobro i zło, do którego trzeba podporządkować piękno, wrażenia i emocje nie są istotne, to to jest w przestrzeni Woodstocku, z przestrzeni Poland Rock Festival oddalane. Jest, jest poza przestrzenią. Tak? To znaczy, oprócz tego, że Woodstock jest przestrzenią festiwalową, w której dominuje hasło, jak wszędzie dzisiaj, różnorodności, tęczy i tak dalej, no to, to nawet polskość tam już jest niezakorzeniona. Jak, Wood, jak Owsiak zaczynał tą, tą godzinę W, no to tak to zrobił, jak, jak gdyby powstańcy, Warszawscy byli pacyfistami, którzy walczyli ewentualnie z faszyzmem, a tak naprawdę ten faszyzm biernie zabijali jak jakiś Gandhi. Tak? W sensie tam nie było takiego myślenia, że polskość jest czymś poważnym, zakorzenionym i mocnym. Tak? To była taka raczej kosmopolityczność młodych ludzi, którzy sprzeciwiali się faszyzmowi. Tak to było przedstawione. Zawsze jest tak, że na Poland Rock Festival wcześniej na Woodstocku funkcjonował tak zwany przystanek Jezus. To jak byłem 12 lat temu, to było naprawdę w, jakby w obrębie festiwalu duża rzecz. Kapłani, nie wiem czy tam były odprawiane msze, ale wówczas było to bardzo duże i na terenie festiwalu, albo od razu przed. Tymczasem po 12 latach. Przystanek Jezus jest takim trochę boksem z kebabem poza przestrzenią festiwalu, gdzie jest jeden ksiądz, który tam ewentualnie ci wyspowiada, jak go poprosisz. Nie? i cała przestrzeń festiwalowa jest przesycona tym kołysaniem się i toczeniem. To są ludzie, którzy tak trochę na modłę postmodernistyczną nie chcą mieć korzeni, bo korzeń to hierarchia, bo korzeń to tradycja, bo korzeń to coś głębszego niż tylko wrażeniowość, różnorodność i tak dalej. To jest taka ideologia dlatego jakby jeśli tak zdefiniujemy przestrzeń, ideologiczną Woodstocku, no to wówczas żadna religia nie będzie możliwa. Taka religia poważna, mono, monoteistyczna, która Cię odnosi do czegoś poza, nie? poza estetyką, poza taką tymczasową wrażeniowością. No bo czym jest ten rock rock'n'roll jako, powiedzmy, Bóg, tak? Jakby tak mi dopomóż rock'n'roll, no to literalnie rzecz ujmując dla owsiaka rock'n'roll pełni tą, ten, tą rolę Boga. No to jest muzyka, która wprawia Cię w trans, Estetyczny trans, który nie odnosi do niczego większego, ani też nie zakorzenia się w czymś, co już było. Te teksty mogą być głębokie, mogą być oryginalne, mogą być bardzo introspekcyjne, egzystencjalne, ale raczej nie mówiące o tym, że należy się zakorzenić i jakby, że coś w tym życiu po nas zostaje. Tak? To jest taka przestrzeń, gdzie ci ludzie trochę odpoczywają i wierząc w taki mit tego, że na Uptoku można przeżyć tą nieprawdziwą obietnicę hipisów, tak? że cały czas możesz być tą trzciną i tym, i tym kamieniem. I, I wydaje mi się, że to działa jako taka dobra iluzja, właśnie spektakl przez te cztery dni festiwalowe, a potem wszyscy skacowali po tych czterech dniach, wracają do smutnej, kapita kapitalistycznej rzeczywistości swoich domów rodzinnych, obowiązków itd. To ja w takim razie jeszcze. Podzielę się jakoś taką wątpliwością, dlatego że to brzmi przekonująco, ale zaczęłaś od tego, Kostek, że to jest jednak festiwal dla milenialsów, dla, dla ludzi, którzy są gdzieś po 30, między 30 a 40 może, tak? E Natomiast jednak takie koncerty, takie wydarzenie jak, jak ten, o którego zaczęliśmy, Taylor Swift, to jednak jest raczej coś adresowanego dla, dla pokolenia Z, już dla, tego, dla tej młodszej generacji. I teraz pytanie: czy, czy widzimy gdzieś różnicę między tym? Czy to jest jakiś nowy, czy to jest inna jakość? Czy to jest konsekwencja tego, co wypracowało pokolenie Woodstockowe, tak, my, tak to Nazwijmy, bo mam wrażenie też, że trudno dzisiaj mówić, że stoi za tym jakaś jedna logika, ale ta logika jest realizowana w bardzo różne sposoby i trochę każdy tą potrzebę jakiejś ekstazy, jakiegoś właśnie tego toczenia się i kołysania realizuje na takim festiwalu trochę jak, jak chce, pewnie takim dużym kontrapunktem dla, dla polantrotyk Festiwalu czy dla Woodstocku byłby festiwal w, w Gdyni, tak? Opener festiwal, który dla odmiany jest dla pewnie młodszych, milenialsów, albo starszego pokolenia Z jakimś takim doświadczeniem też formacyjnym, bo on ma gdzieś około dekady, pewnie tak jak, jak na szybko myślę wtedy się robił, robił popularne i wydaje mi się, że to pewnie jest coś. Coś podobnego, i tych przykładów będziemy mieli więcej. Więc trochę to samo, a jednocześnie inaczej. Nie wiem na ile te, te generacyjne rzeczy będą, będą te, te festiwale, czy te gigantyczne już nie koncerty, ale, ale wydarzenia, spektakle muzyczne, muzyczno-teatralne przeżywać i, i redefiniować. Więc tutaj mam jakąś wątpliwość, pytanie, czy wy tu widzicie jakąś, jakąś spójność, już rozbieżność? Ja mogę pierwszy spróbować wytyczyć linię kontynuacji. Jakby jakimś fundamentem tej kontynuacji dla mnie byłoby po prostu pojęcie ludzkiej natury, to znaczy to pragnienie jakiegoś takiego wyjścia poza ten codzienny porządek. To Kostek o tym wspomniał w końcówce swojej wypowiedzi, mówiąc o tym, że ci ludzie przybywają na Woodstock, żeby na moment na właśnie wyjść z tej takiej codziennej krzątaniny, z tego, co takie właśnie już opatrzone i jakoś takie oczywiste, żeby no, znaleźć na moment to wyjście awaryjne z tej rzeczywistości, która jest właśnie jakaś taka płaska, powtarzalna i, i, i jakoś tam właśnie zbytnio, zbyt codzienna. I to jest jakiś taki fundament tego podobieństwa. I to, co na pewno łączy moim zdaniem jedno i drugie, to znaczy i to doświadczenie Woodstockowe i to doświadczenie spektakli te, teatralno-muzycznych, jakie określiłeś Bartek, no to jest na pewno to poczucie zawiązania wspólnoty, o którym mówiłem wcześniej, że to jest coś, co, co te dwie perspektywy na pewno łączy, a jak wspólnota, no to jakby pragnienie stanie się częścią większej opowieści. I z tej perspektywy, jak odpaliliśmy ten koncert, który można znaleźć na platformie Disneya, no to to jest coś, co jakoś, no, jednak zadziwiło. To znaczy cała ta trasa, to jest The Eras Tour, odnosi się jakby do ery Taylor Swift, jakoś tak, autotematycznie, no i jakby sam początek tego koncertu jest niezwykły. To znaczy tam na tych ekranach w ramach właśnie logiki spektaklu wyświetlane są obrazy, które ewidentnie odwołują się do jakiegoś początku, zawiązania jakiejś nowej epoki. No właśnie, tak? Jakby to są ni ob niczym obrazy stworzenia nowego świata. I w pewnym momencie tam się pojawiają słowa parafrazując Cześć, tutaj Taylor Swift, urodziłam się w 1989 roku i zaczyna się koncert. Tak. Tak jakby Taylor Swift miała no właśnie rozpocząć coś, coś, coś nowego, jakby miała być jakimś pierwszym dniem stworzenia. Teraz na moment ja odpalam te bardziej religijne, bardziej religijne klimaty na koniec, bo to faktycznie mną jakoś no, zadziwiło mnie to. Ale już nawet nie odnosząc się znowu do tego, żeby jakieś tak łatwo jej nie wrzucić etykietki współczesnego Boga, to jednak jest jakby wciąganie ludzi w jakąś wielką opowieść. I znowu to jest jakiś element podobieństwa między Woodstockiem i tą ideologią Woodstocku, jakby całą tą etyką Woodstocku, którą Konstanty się wcześniej starał zrekonstruować, że ona wciąga tych ludzi właśnie w tą yy, swoją opowieść, i, i, która jest ciekawa, w tym sensie, że ona jest trochę już postpiśmienna, nawiązując do klimatów, o których nieraz już rozmawialiśmy, ale wciąż jednak oparta o to słowo. To znaczy, to nie jest jakby czysty spektakl yy, estetyczno-emocjonalny. Tam jednak ci ludzie utożsamiają się jakoś z tymi tekstami, które ona komponuje i całość tego spektaklu, jednak u fundamentów tego spektaklu to słowo cały czas leży, a jednocześnie ten element właśnie zmysłowy i emocjonalny, który jest częścią integralną tej opowieści, cały czas tam jakby to ze sobą gra i że to jest być może jakiś taki etap przejściowy przed przejściem całkowicie do jakiegoś... Takiego momentu, w którym już te słowa nawet będą zbędne, nawiązując do, do, do Jacka Dukaja. Czy kiedykolwiek to się wydarzy? Teraz trudno mi tutaj oczywiście wyrokować. Ale rzeczywiście ten spektaklowość jest już tak mocna, że zastanawiam się właśnie, na ile to jest balans między słowem a, a, a obrazem i że to napięcie też być może tłumaczy sukces Taylor Swift i to jest ewentualnie ta różnica między Woodstockiem. A właśnie tym etapem spektakli, to znaczy, że na stoku tego elementu, właśnie takiego postpiśmiennego, tak go określając ogólnie, jest zdecydowanie mniej, a mocniej jednak ten wymiar taki tożsamościowo-wspólnotowy wydaje mi się odgrywa ważniejszą rolę. To jest ciekawe, co powiedziałeś. Ja bym powiedział, że skupię, skupię się na różnicach, bo chyba są dwie fundamentalne, warto je uwypuklić. Pierwsza to jest różnica generacyjna, a druga to jest różnica klasowa. Różnica klasowa polega na tym, że żeby jechać na koncert Taylor Swift trzeba wydać minimum 300 zł, a relacja, którą nam Bartek wrzucałeś... No, nie sądzę, że 300, no, ale... Czy tam 600 chyba, nie tak? Nie było 600? No Chyba tak. Relacja, którą wrzucałeś, była przedziwna, bo była relacja studentki, która wydała ponad 2000 zł na trzy wszystkie koncerty. Potem nie miała co zrobić z czynszem. No ale no, jest ba bananowym prawda zjawiskiem, więc zachowaj z matki balu i czynsz został zapłacony przez rodziców, mimo dorosłości, co, co jest zabawne i charakterystyczne. Takich ludzi na, na Woodstocku nie ma, gdyby Woodstock był płatny, to nie przyjechaliby tam ludzie, bo jakby jest to jakieś u fundamentów tej imprezy jest to, że ona jest właśnie i to jest fajne, to, to uważam, że jest fajne. Chociaż pytanie, czy to jest uczciwie robione, to znaczy nie, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jaki jest model biznesowy Jurka Owsiaka, jakim cudem potrafi zorganizować coś takiego, jednocześnie, nie, jakby, że to jest bezpłatne de facto. Nie? Tam płacisz tylko 80 zł za postój parkingowy na 4 dni na jedno auto, nie? a tam jest kilkaset tysięcy ludzi, wielka impreza. Więc to jest klasowa rzecz. Woodstock jednak jest międzyklasowy, bezklasowy. Tam, tam są osoby, które widać, że, że mają hajs, i takie, które tego hajsu w ogóle nie, nie mają. To jest pierwsza rzecz, a druga no to jest to jest generacyjny. Trochę o tym mówiliśmy. Dla mnie woodstock w przeważającej mierze jednak jest już. Czy zaczyna być festiwalem dla milenialsów, dla osób, które dochodzą do trzydziestki, 30, które trzydziestkę 30 przekraczają i trochę przyjeżdżają tam ze swoimi dziećmi, żeby, żeby pokazać im, jak to ich stary bawił się kilkanaście lat temu? Trochę taka przestrzeń nostalgiczna. Natomiast na koncerty Taylor Swift, chociaż wiem, że, że, nie, że nie zawsze przychodzą raczej osoby młodsze. Jeszcze ostatnia anegdota z Ustoka. Był taki jeden człowiek świeżo po maturze przyszedł do naszego obozu i on wyglądał jak przybysz z innej planety. Wszyscy mieli czarne koszulki z jakimiś ulubionymi swoimi zespołami, normalne, normalne ciuchy, tanie piwo, jeśli już fajki, no to jakieś tam normalne fajki, że tak powiem analogowe. Na ten typo wygląda jak taki typowy zoomer, oczywiście Icos, i, I taki, wiecie, styl człowieka, który tutaj nie pasuje i zastanawia się, czemu on się nawet z tego śmiał i powiedział, że jest jedynym jedyną osobą wśród jego znajomych, która zdecydowała się pojechać tutaj, a nie na Openera, bo na Ustok to wiadomo, Sylwi Brud, a on, on by chciał ten Sowi Brut poznać. Więc <laughs> <to jest> ciekawa <laughs> relacja. Że z kamerą wśród tak... zwierząt. <śmiech> <śmiech> trochę, trochę tak. No... Trochę chyba w ten sam sposób. Nie? Natomiast co do jakiejś takiej y, podobieństw co daje koncert taki wielki Taylor Swift czy, czy taki bardziej powiedzmy prestiżowy y, festiwal jak Opener, Air czy, czy inne tego typu bardziej zadbane gdzie można być czystym zadbanym i tak dalej y, przez cały okres trwania. Chociaż Woodstock też idzie w tę stronę bardzo mocno takiej komercjalizacji. No to wydaje mi się, że to, Kaszu dobrze wylistowałeś tą wspólnotowość, ona jest fundamentalna i takie podobieństwa też drobne, to znaczy zauważyłem, że jest kult, czy, czy taki rytuał może bardziej, rytuał wśród fanów Taylor, Taylor Swift, tych takich bransoletek, gdzie są, gdzie są tytuły piosenek i jakby... Myk polega na tym, żeby się wymienić trochę jak, trochę jak znak pokoju. Nie? No to na Ustoku jest jakby to samo, tylko nie ma bransoletek. To znaczy zawsze musisz dać komuś piątkę, ktoś się chce przytulić, chociaż nie znasz i nie chcesz być przytulony. Jest taki kult znaku pokoju, tak? świeckiego znaku pokoju, poczucia wspólnoty i to, jest, to też jest sympatyczne w jakiejś tam mierze i też tworzy subkulturę, tak? czy to Taylor Swift, czy, czy Ustoku. Tak, zostaje, jestem zachęcony do tego, żeby powoli już kończyć. Eee, nie wiem, czy ktoś ostańczy, chce jeszcze coś ostańczy, po... Komentarz do tego, co mówię? <grym> nie, to, 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 do, do tego, że zostałem, jestem okupowany <krym> aktualnie przez. Co sądzisz o Taylor na... Swift jej najnowszej płycie? Proszę słuchać odpowiedzi. Nie słucha. Eee, ostatnio słucham Coldplay'a i, i żałuję, że mm, nie wybrałem się nigdy na koncert. Natomiast o preferencjach muzycznych to jeszcze będzie chyba okazja porozmawiać, i na koniec, skoro to już zajawiłem. To odeślę was do tekstu o Niku Kejwie. To jest tekst Nik Cave to największy mistyk naszych czasów, i mam nadzieję, że będę miał okazję się spotkać z kimś na koncercie, bo w październiku jest koncert w Krakowie i na nim na pewno będę. A propos kapłanów, mistyków i innych ludzi, to, to jestem w tymie Nika Kejwa i będę tego bronił. Tu chciałem postawić kropkę tą reklamą i jeszcze was zachęcić, drodzy słuchacze i oglądający do tego, żeby wspierać nas na Patronite. Szukujemy jesienną ofensywę, więc na pewno będą jakieś nowości. Dołączajcie, subskrybujcie, lajkujcie, napiszcie w komentarzu, w którym teamie muzycznym jesteście, a my się widzimy za tydzień. Dzięki chłopaki. Dzięki. Dobrze Łaniamy było spotkać się spotkać po Nareszcie. miesiącu. Nareszcie. No to do zobaczenia za tydzień.